Cześć, Duchanna. Jest 28 grudnia 2021 roku. Nagram dzisiaj dwie części. Pierwsza część będzie miała tytuł Uwaga na niedowiarków, bo to są moje refleksje po tym, jak opublikowałam informacje o procesie sądowym w Hadze i przeczytałam trochę komentarzy negatywnych, komentarzy maruderów. Ludzi, którzy marudzą i ludzi, którzy mają negatywny stosunek do tych informacji. Negatywny w tym sensie, że a nie wierzę, że to się stanie, to nie może być prawdą, a zobaczycie, że to jest nieprawda, a zobaczycie, że to się nie dzieje, a tego nie będzie. Po co się łudzicie? Czyli. Negatywny stosunek do pozytywnej informacji o tym, że na naszej linii czasowej mogłoby stać się coś bardzo, bardzo dla nas korzystnego. I w związku z tym postanowiłam nagrać filmik, chociaż to będzie powtórzenie tego, co już wielokrotnie mówiłam w filmach, ale widocznie takie powtórzenie jest potrzebne. Chcę przypomnieć wszystkim o naszej mocy ducha i mocy kreacji, mocy naszych myśli. Nasze myśli kreują naszą rzeczywistość, ale to nie jest na zasadzie takiej, że jedna szybka, krótka, błaha myśl wykreuje naszą rzeczywistość. Są pewne warunki do spełnienia, kiedy nasze myśli wykreują naszą rzeczywistość. Natomiast, tak jak już mówiłam, możemy sobie wyobrażać, że stoi za nami Anioł Stróż, który spisuje nasze myśli i traktuje je jako zadania do wykonania. Więc jeżeli nasze myśli są takie, na pewno dostanę raka, bo moja matka miała raka, bo mój dziadek miał raka, to to jest genetyczne, na pewno dostanę raka. Jeżeli będę mieć takie myśli, to mój Anioł Stróż je spisuje i dla mnie je urzeczywistni, bo w świecie kreacji nie ma rozróżnienia na dobre i złe. Ja mogę kreować złe wydarzenia dla siebie, ja mogę kreować dobre wydarzenia dla siebie. To zależy ode mnie. To ja proszę i ja mam dane. Jako prosicie, tak będziecie mieć dane. I każdy, kto robi negatywny komentarz, niech sobie przeczyta ten komentarz sam dla siebie przed lustrem i zastanowi się, co będzie miał dane. Bo będzie to miał dane, o co prosi. Każda myśl, każdy komentarz jest prośbą i to będzie miał dane. Co ja chcę powiedzieć o mocy ducha i mocy kreacji? Jeśli będziesz w negatywnym nastawieniu, w niskich wibracjach, to masz negatywny wpływ na swoją rzeczywistość, przyciągasz negatywne doświadczenia. Jeśli wierzysz, jesteś pewny, że ktoś cię napadnie, ktoś cię okradnie, ktoś cię oszuka, to prędzej czy później tak się stanie. Jeśli wierzysz, że będziesz na coś chory, bo nie ma takiej możliwości, że będziesz cały czas zdrowy i szczęśliwy i bogaty, nie uznajesz takiej możliwości, to wszystko będzie tak, jak wierzysz. Gdzie ja wiarę rozumiem jako pewność, że tak będzie. Więc jeśli masz pewność, że każdy polityk cię oszuka, to każdy polityk cię oszuka. Jeśli masz pewność, że zawsze sobie dasz radę, to zawsze sobie dasz radę. Jeśli na przykład artykuł o procesie norymberskim 2.0, który podałam, cieszy cię, to nieważne, czy to jest fakt, czy nie, Skupiasz na tym swoją energię. Skupiasz energię na tym, że proces norymberski 2.0 istotnie ma miejsce i istotnie winni poniosą karę. Jeżeli skupiasz się na pozytywnym rozstrzygnięciu, to tak się stanie. Prędzej czy później. To wcale nie znaczy, że stanie się w okamgnieniu. To może być później, ale tak się stanie. Ja już wiele razy przytaczałam. Moje pragnienia, pragnienia mojej rodziny odnośnie ząbek. Mieliśmy pragnienie, całą rodziną, żeby zamiast wysypiska śmieci na gliniankach, na stawach, tutaj niedaleko nas, był basem. W tej chwili jest basem. Stało się to później, bo kilkadziesiąt lat po tym, kiedy o to prosiliśmy, ale to się stało. Jeśli widzisz korzystny scenariusz, to. Ciesz się z tego, rozsyłaj go znajomych, wspieraj to swoją energią, skupiaj na tym swoją uwagę, rozpowszechniaj dobre informacje na wielką skalę. Ta energia będzie wzrastała, i prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się tej idei zwiększa się ogromnie. Im więcej energii, im więcej naszego skupienia na dobrych rozwiązaniach. Tym bardziej przyciągamy te dobre rozwiązania, aż wreszcie je zobaczymy w naszej przestrzeni. W piosence, którą cytowałam w tytule poprzedniego filmu, gdy burza huczy w koło nas, jest taka linijka: Nie gaśmy ducha, nie, choć wicher żagler wie. Nie gasimy ducha. Bo to jest historia prawdziwa marynarzy pływających na statkach po morzach, jeżeli burza rwie im żagle, to oni nie załamują rąk, oni podejmują konkretne działania, ale nastawiają się pozytywnie, nastawiają się na pozytywny cel. Nie możecie się nastawiać na negatywny cel i osiągnąć pozytywnego celu. Takie rzeczy nie istnieją. Jeżeli jesteście na statku, Wicher Wam zrywa żagle, a Wy lamentujecie, biadolicie, narzekacie i spodziewacie się, że zaraz ten okręt zatonie, to co się stanie? Zastanówcie się. Przypomina mi się historia samolotu Pelelot, pilotowanego przez kapitana Wronę. Ten samolot z 300 pasażerami na pokładzie nie mógł wy kółek, bo nie było zasilania podwozia. Kapitan Wrona zamiast, jak to się mówi, krakać, czemu kapitan Wrona nie straszył swoich pasażerów, że na pewno się zabiją, bo nie chciał krakać. I tak samo my nie, nie pozwalajmy sobie na to, żeby krakać. Kapitan Wrona posadził ten samolot bez kółek i uratował wszystkich i uratował samolot. Potem się okazało, że to był Drobny bezpiecznik, który wyleciał i nie było zasilania podwozia. Ale pełna kontrola Boeinga i pracownicy techniczni Boeinga nie wpadli na ten pomysł, że może bezpiecznik jest wyłączony. Wystarczyło go włączyć i kółka by się wysunęły. Ale kapitan nie ma, kiedy siedzi za sterami, nie ma wtedy możliwości sprawdzania wszystkich bezpieczników. Może mu to nie przyszło do głowy, nikomu to nie przyszło do głowy i to jest nieważne. Ważne, że w sytuacji podbramkowej, w sytuacji zagrożenia, nie skupiamy się na narzekaniu i wyznaczaniu negatywnego celu, skupiamy się na pozytywnym celu, a więc bezpiecznie wylądujemy, wszystko się zakończy dobrze. I wtedy, jak prosimy, tak mamy dane. Wierzcie mi, że Anioł Stróż stoi za wami i spisuje wasze myśli i spisuje wasze pragnienia, spisuje wasze cele i pomaga wam te cele osiągnąć. Ja proponuję, żeby marudzący przestali narzekać na Trumpa i skupiać się na tym, co on dla nich powinien zrobić. A zwykle oczekują, że coś negatywnego dla nich zrobi. Ja oczekuję pozytywnych rozwiązań. I w moim w świecie, w mojej rzeczywistości, na mojej linii czasowej, ja mam takie, takie wydarzenia. O czym będzie w drugiej części? Nie w tej części, tylko w kolejnej. Polecam też obejrzeć rozmowę Beaty Sochy z Mieczysławem Bielakiem, jaką ostatnio nagrali wspólnie, o tym co będzie. I to są bardzo dobre wiadomości. A mi tam utkwiły w głowie pewne słowa Beaty. Ci, którzy trzymają się starego bólu, lęku, strachu, strachu przed wejściem w nowe, będą to opluwać. Zobaczcie. Przyjrzyjcie się. Te negatywne komentarze oznaczają dla tej istoty, która ten negatywny komentarz zamieściła, oznacza, że ona dalej jest w starym systemie bólu, strachu, bólu, lęku, strachu przed wejściem w nowe. Musimy rozumieć, że każdy sam, każdy sam pracuje nad swoimi wibracjami, swoim samopoczuciem, swoją akceptacją tego, co pozytywne. Jeżeli, kiedy mówicie sobie na głos pozytywny scenariusz, Czujecie w sobie wewnętrznego krytyka, który zaraz to skrytykuje, zaraz coś złośliwego powie, albo to się nie uda, to nieprawda, to nie jest realistyczne. Kiedy macie tego krytyka, to już wiecie, co trzeba oczyszczać w sobie. Trzeba tego krytyka oczyszczać, bo z tym krytykiem daleko nie zajedziemy. Nie pozwalajmy wewnętrznemu krytykowi, tak zwanemu rozumowi, umysłowi, żeby nami rządził, bo wtedy nam odcina możliwości kreacji pozytywnego. Pozytywnego scenariusza. Jesteśmy w centrum epokowych zmian. Każdy w tym uczestniczy, każdy, nie tylko 45 prezydent, a śmieszna rzecz, że w Białym Domu na tablicy, w której są zdjęcia prezydentów z datami od kiedy do kiedy byli ci prezydenci. Ostatnim prezydentem na tej tablicy jest zdjęcie i ostatni prezydent. To jest 45 prezydent, który zaczął swoje urzędowanie w 2017 roku i jest taka falka, że to urzędowanie się jeszcze nie skończyło i nowy prezydent jeszcze nie nastał. Ciekawe. Nikt z nas nie jest zwolniony z obowiązku podejmowania wyzwań, dokonywania zmian, pozwalania na zmian w swoim życiu. I odważnego postępowania w swoim życiu. Nikt nie jest zwolniony z tego. Nie możecie pokazać nikogo palcem, że ten, tamten, ten polityk, inny, jakiś działacz, on mi przeszkadza w moim życiu. To tak nie działa. Musicie sami zmieniać swoje życie i swoje nastawienie. Nikt z nas nie jest zwolniony z obowiązku umycia własnych naczyń brudnych naczyń stojących w naszym własnym zlewie w kuchni. Ja będę to powtarzać do znudzenia. Nasze brudne naczynia w zlewie w kuchni to są nasze brudne myśli. Nasze złe negatywne emocje, nasze złe negatywne myśli, nasze złe negatywne scenariusze, które sobie przedstawiamy albo pozwalamy, żeby inni nam je przedstawiali. Ja proponuję, żeby tylko się skupiać na tym, co sprawiłoby nam przyjemność. Wiadomości, które są dla nas radosne. Wiadomości, które nas cieszą. Myśli, które nas cieszą. Wizje, które nas cieszą. Skupiajmy się na tym. Odrzucajmy wszystko, co jest negatywne. A nóż-widelec nam się uda. 45. Prezydent ma do wykonania swoje własne zadania, Swój własny plan, realizuje swoją własną strategię. Czytaliśmy o tym w dropach 17 litery alfabetu. I to są tylko informacje, co inni robią, ale to wcale nie są dla nas informacje, że w związku z tym, że inni mają swoje pole, orzą swoje pole, sieją na swoim polu i odchwaszczają swoje plony. To to nie jest informacja, która mówi nam, ty masz siedzieć i nic nie robić. Ty się patrz na to, jak oni sieją, jak oni zbierają i krytykuj ich. Nie, to nie tak. Jeżeli oni mają swoje zadania, to bardzo dobrze. Śledzimy to, co robią, bo to jest bardzo ciekawe i to nas wspiera. Natomiast wciąż mamy do wykonania swoje zadania. I powiem wam, że spotykam Cudowne istoty, które wiedzą, że my mamy te zadania do wykonania i wykonują swoje zadania. Każdy sobie przydziela swoje zadania i wykonuje te zadania. Ja Wam podam za chwilę przykłady, co ja widzę, jakie zadania są wykonane. Bo siła kreacji ma ogromną moc, a przykłady z mojego podwórka są następujące. Mamy możliwość bycia suwerenem, gdzie drogę do tego pokazuje nam, Pan Henryk Gaszkowski i Arian, o tym mówiłam, to jest metoda odzyskania autonomii. Uzyskujemy autonomię, wtedy różne gadzie, korporacje nic nie mogą nam zrobić. Jesteśmy zabezpieczeni. A jeszcze do tego, jak zaczniemy między sobą, między różnymi autonomiami współpracować, to wytworzymy potęgę. To jest jedna rzecz, jedna dobra rzecz, którą możemy zrobić sami dla siebie, dla innych. Mam przyjaciela Marka, który wymyślił palnik na takie spalanie paliwa, że na takie spalanie opału, że wystarczy 50 groszy złotówka na ogrzanie domu. Wymyślił on też paliwo, które możemy uzyskać z buraka cukrowego. Mogliby je w prosty sposób produkować sami rolnicy. Oni staliby się szejkami, naszymi szejkami paliwowymi, a to paliwo może być wykorzystywane w samochodach na benzynę, tak samo jak benzyna i wymiennie z benzyną. Więc za to paliwo płaciliby Polacy 2 zł, za benzynę wiecie, ile płacicie. Poza tym wtedy jesteśmy my suwerenni, a rolnicy zarabiają. Jak Wam się to podoba? Ja jestem tym zachwycona. Bardzo bym chciała, żeby to wdrożyć. Przyjaciółka Kasia z Bajkowej Zagrody powiedziała mi, że po odsłuchaniu nagrania Beaty Sochy i Mieczysława Bielaka, ona poczuła, że w Bajkowej Zagrodzie zrobi szkołę do takiej właśnie edukacji Nowej Ziemi. I myślę, że wielu ludzi mogło coś takiego poczuć. Będziemy mieć szkoły Nowej Ziemi. Po prostu sami je zrobimy, bez czekania, bez oglądania się na nikogo. Mam przyjaciela Roberta, który stworzył apkę dla nas, dla Polaków, do wymiany towarów i usług. To nam zastąpi Facebooka i to nam zastąpi wszelkie inne apki. Jeśli do tego dodamy waluty, to mamy naszą własną gospodarkę, nasz własny pieniądz i wszystko jest dla nas możliwe, wszystko dla nas stoi otworem. Plus pomyślcie o autonomiach. Bezpieczeństwo formalno-prawne zapewnia nam autonomia, współpraca gospodarcza zapewnia nam możliwości życia, przeżycia, zarobkowania. Nasza własna waluta uniezależnia nas od systemu gadów. Po prostu. Moja przyjaciółka Agnieszka Jaglińska wymyśliła akcję powiadamiania szkół i przedszkoli. O medycznych eksperymentach, które nie są korzystne. Najpierw rozsyłała maile do wielu, wielu szkół sama, szkół i przedszkoli. Znalazła kogoś, kto ma pod sobą tysiąc osób, tysiąc ludzi, i te tysiąc ludzi, tysiąc istot będzie rozsyłało do dziesiątek szkół i przedszkoli informacje, bardzo ważne informacje. Więc zasięg tego będzie ogromny. Jedna osoba może mieć ogromny wpływ i odcisnąć wielkie piętno z korzyścią dla milionów ludzi. A czemu się tak źle czujemy w ostatnich czasach? Co nam przeszkadza, co nam doskwiera, co nas uwiera? Myślimy, że to tylko świat zewnętrzny. A mi się podobało sformułowanie Beaty Sochy, że Światło wypiera nas ze strefy komfortu. Jeżeli w pracy wyrzucają nas z pracy, bo nie chcemy uczestniczyć w eksperymencie medycznym, to mamy sobie znaleźć inną pracę, lepszą. Tam będziemy lepiej zarabiać, tam będziemy się lepiej czuć. Zamiast się męczyć, odzyskamy siebie, odzyskamy swoje cele, odzyskamy swoją pasję i będziemy szczęśliwi. Tak się dzieje w moim życiu i czemu ma się tak nie stać w waszych życiach? Tak? Przechwiat nas zmusza do zmian tymi okropnymi wydarzeniami dookoła, bo my sami z siebie nie chcemy za bardzo nic zmieniać. Chcemy zostać w strefie komfortu, nawet jeżeli ten komfort jest taki sobie, ale uważamy, że lepsze jest wrogiem dobrego. A lepsze nie jest wrogiem dobrego niewolnictwo, które nam zapewnia pseudo bezpieczeństwo, które nie jest prawdziwym bezpieczeństwem. Zobaczcie podatek katastralny. Pomyślcie sobie. Jestem bezpieczna, jestem w systemie. zrobię zrobił podatek katastralny, dam sobie radę. Nie. Nie dam sobie rady. Tylko jeżeli się od tego wyrwę, odetnę. Tylko jeżeli Zmienię mój świat na autonomię, to wtedy będę bezpieczna. Bez tego ani róż. Tak więc zmiany nadchodzą, już się dzieją. Jeśli chodzi o 45. prezydenta, będzie o tym obszerna druga część, ale to, co wiedzieliśmy od 17. litery alfabetu, to plan Ogromnych, ogromnych przemian, i nawet sam 45. prezydent pokazuje palcem na niebo i mówi: To wszystko, co się dzieje, robi nasz szef. To nie ja to robię, robi to siła wyższa. A od 17. litery alfabetu wiemy, że nic nie zatrzyma tego, co nadchodzi. Nic. I z tym Was zostawiam. Serdecznie Was pozdrawiam w czasach szczodrych godów i oby nam się darzyło w przyszłym roku.